Dzień dobry, cześć, witam w kolejnym odcinku lektur obowiązkowych wydawnictwa Sonia Draga. Dziś o autorze, który jesienią był w Polsce i promował swoje książki. Jak Państwo doskonale pamiętają, pierwsza o fakirze, który utknął w szafie Ikei, a druga o dziewczynce, która zjadła chmurek tak wielką jak wieżę Eiffla. Tak więc Roman Puertolas powraca i to, uwaga, powraca nie sam, bo wraz z nim powraca Napoleon Bonaparte. No tak, nie przesłyszeli się Państwo. Napoleon Bonaparte powraca po ponad 200 latach nieobecności. Został wyłowiony przez norweskich rybaków w wielkiej drewnianej skrzyni wraz ze swoim koniem. Na szczęście dla Napoleona i dla ludzkości na dnie było tak zimno, że wszystkie funkcje życiowe zostały zahibernowane i dopiero po rozmrożeniu cesarz powraca do świata żywych. I to powraca z przytupem. Jego ulubionym napojem jest czarny szampan. Coca-Cola. Tylko we Francji Coca-Cola Light. U nas Coca-Coli Light by nie kupił Napoleon, bo od kilku miesięcy jest wycofana ze sprzedaży. W każdym razie pije Coca-Cola Light. Chodzi w koszulce z podobizną Shakiry. Chodzi w obcisłych jeansach i w Adidasach. Tak wygląda nasz współczesny Napoleon, który, jak się okaże na końcu tej książki, zbawi świat. W jaki sposób to zrobi, oczywiście tego Wam nie zdradzę, ale zdradzę Wam, że będzie przeżywał bardzo wiele śmiesznych przygód. Począwszy od tego, że będzie musiał zmierzyć się z techniką i technologią, będzie pytał, czym są te dziwne urządzenia, w które wszyscy ludzie patrzą, potem się dowie, że to smartfony, poprzez które można wysyłać SMS-y, MMS-y, maile itd., itd. Będzie się dziwił, dlaczego samolot porusza się 10 razy szybciej niż jego koń. No i wiele innych ciekawych historii. Pozna bardzo wielu ciekawych ludzi. Będzie w Pałacu Prezydenckim spotka François Hollande'a, Nicolasa Sarkozy'ego, którzy będą chcieli skorzystać z jego usług, aby naprawił Francję, bo fabuła książki dzieje się tuż po zamachach terrorystycznych na redakcję Charlie Hebdo. Napoleonowi uratować Francję się uda, jednak bez pomocy wyżej wspomnianych polityków spotka zwykłych ludzi, którzy pójdą za nim, uwierzą, że po 200 latach Napoleon jednak może powrócić i może przydać się ich krajowi. Tak więc Napoleon wraca, Napoleon się przydaje, Napoleon ratuje i Napoleon sprawia, że nie raz, nie dwa, nie trzy się uśmiechniemy, bo to książka, która sprawi, że uśmiech będzie cały czas gościć na naszej twarzy, aczkolwiek są tu też poruszone problemy ważne i bardzo współczesne, między innymi właśnie problem terroryzmu, ale też odwieczny problem miłości. Polecam bardzo serdecznie, niech odżyje cesarz, Roman Puertolas, warto.